zdecydowaliśmy się na pewien eksperyment, projekt, który ma na celu zwiększenie ilości adoptowanych kotów. Jesteśmy w lokalu centrum miasta. Chcemy przystosować go do funkcjonowania w godzinach dogodnych dla mieszkańców, czyli kiedy skończymy pracę, kiedy dzieci wrócą do domu, będzie można wyjść na spacer, odwiedzić to miejsce. W lokalu chcemy, aby przebywało maksymalnie około 20 kotków, kotków przygotowanych do adopcji. To jest jeden cel, szukanie domu. Ale też projekt, który ma na celu poprawę wiedzy na temat tego, w jaki sposób koty żyją, w jaki sposób się zachowują. Chcemy edukować, jak opiekować się kotami, jak o nie zadbać, jakich warunków potrzebują, aby dobrze im się żyło razem z nami, z ludźmi, z warszawiakami tutaj w tym miejscu. I taki jest cel tego przesłania. Do grona gmin, które współpracują z nami w zakresie ochrony przed bezdomnością zwierząt, dołącza właśnie Góra Kalwaria.